Moi drodzy, dzisiaj bardzo dobrze pewnie wszystkim znana Ewangelia o 10 pannach. Pannach, które oczekują na powrót oblubieńca. Cały czas jesteśmy w mateuszowym temacie oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. To historia o pannach, które akurat nasze tłumaczenie nazywa nierozsądnymi i roztropnymi. Ale oczywiście język grecki jest bardziej dosadny i mówi po prostu panny mądre i panny głupie. Znamy te historie, one oczekują na powrót oblubieńca. Część z nich ma oliwę ze sobą, część ma tylko w lampach, część ma zapas, część ma tylko w lampach. I kiedy to przyjście pana młodego się opóźnia, okazuje się, że tym, które nie wzięły z sobą oliwy, zabrakło jej i dzięki temu przez to nie mają z sobą światła. No idą kupić, no i niestety za późno. Okazało się, że to jest za późno. Moi drodzy, w Piśmie Świętym oliwa jest, olej, oliwa są symbolami intymności. Szczególnie kiedy oliwy używano do namaszczania ciała, żeby ono pozostawało wilgotne w tym klimacie, to było bardzo ważne. I więc jest to namaszczenie, jest takim bardzo intymnym i delikatnym gestem. Więc intymność to jest też coś, co jest pomiędzy ludźmi, którzy się bardzo kochają, są sobie bardzo bliscy. Nam się intymność kojarzy seksualnie. Jakoś tak jest też w wymiarze seksualnym, ale nie tylko w tym wymiarze. Intymność jest w naszym życiu obecna. Jest też intymność psychiczna, intymność relacji, przyjaźni. Intymność spotkania się dwóch ludzi, którzy dzielą się z rzeczami bardzo dla siebie ważnymi i delikatnymi. I moi drodzy, istotą tego czuwania jest... Czy sercem tego czuwania, naszego czuwania jest intymność. Intymność, czyli bliskość z Panem. I moi drodzy, to jest coś, czego się nie da pożyczyć. To jest coś, czego się nie da pożyczyć. Intymności nie pożyczysz. To jest coś, co może się dziać tylko i wyłącznie w długim procesie poznawania siebie nawzajem, uczenia się siebie nawzajem. Ludzie, którzy się po prostu kochają, którzy się poznają właśnie przez to, że z sobą obcują, tak? Są razem, spędzają czas. I tak też jest w naszej relacji z Bogiem, że jesteśmy zaproszeni do intymności z Nim, czyli do przeżywania bliskiej relacji, czułości, dzięki której my poznajemy Go, a On poznaje nas. Dlatego Pan Młody mówi, nie znam was, tak? Bo nie spędziliśmy z sobą czasu. Nie znam was, nie spędziliśmy z sobą czasu. Oczywiście wierzymy w miłosierdzie Boga i w to, że On ostatecznie przyjmie nas do swojej chwały dzięki swojej dobroci i miłosierdziu, bo On ostatecznie nas zna. Ale jesteśmy też, moi drodzy, zaproszeni i już bardziej jako chrześcijanie mamy ten przywilej znania Boga i przeżywania Jego obecności, doświadczania Jego obecności. Czasami doświadczania Jego nieobecności, tęsknoty za Nim, ale to też jest relacja, to też jest bliskość, to też jest ta tęsknota za Bogiem oznacza to, że jesteśmy w relacji z Nim, że Go znamy. To niedoświadczanie Go tak, jakbyśmy chcieli, ono też ma swój ważny wymiar w naszym życiu duchowym. Ale chciałbym się skupić właśnie na tym zaproszeniu Boga do intymności, do bliskości, które dzisiaj On do nas kieruje i pragnie z nami spędzać czas. Pragnie z nami spędzać czas. Bóg chce być blisko nas. I ta codzienna wierność, która jest takim właśnie codziennym tłoczeniem tej oliwy intymności, robieniem takiego zapasu, czyli poznawaniem Boga coraz bardziej, coraz głębiej w codzienności, krok po kroku, przez małą wierność codzienną, może nie aż tak radykalnie regularną,
może nie każdy potrafi, ja tak nie potrafię bardzo regularnie, ale taka wierność Bogu, przede wszystkim tej Jego miłości do nas, zaufanie, zawierzenie tej miłości, to jest coś, co procentuje w nas tym, że kiedy przyjdzie taki moment, rozpoznamy Boga, a On rozpozna nas. Nie tylko w tym wymiarze ostatecznym naszej śmierci, czy powtórnego Jego przyjścia, ale że nauczymy się rozpoznawać przychodzenie Boga, bo nauczymy się rozpoznawać, jak smakuje Jego obecność, jaki ma kolor, jaki ma zapach, jaki ma smak. Prośmy teraz może w chwili ciszy dobrego Boga o to, żeby On dał nam głębiej posmakować swoją obecność. I módlmy się teraz do dobrego Boga. Ojcze, proszę Cię, daj nam takie odczucie i zrozumienie tego, jak bardzo nas kochasz, żebyśmy budowali naszą wierność na miłości, którą Ty masz wobec nas. Nawet nie tyle na naszym staraniu i wysiłku, ale na tej miłości, którą Ty masz wobec nas. Proszę Cię, abyśmy coraz bardziej uczyli się poznawać Ciebie osobiście, indywidualnie, nie z drugiej ręki, nie od innych, ale żebyśmy znali Ciebie osobiście, abyśmy poznawali, jak smakuje Twoja obecność, abyśmy coraz lepiej mogli Ciebie znać. Proszę Ciebie o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Te ostatnie rozważania może są odrobinę krótsze, ale tak docelowo one właśnie mają tyle trwać. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki. Z Panem Bogiem. Pa.